Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W sobotę piłkarze Polonii 1908 Marcinków Kępną zagrają w Ostrowie Wielkopolskim z miejscową Centrum. Będzie to druga kolejka rundy rewanżowej czwartej ligi wielkopolskiej. Kępianie udanie zainaugurowali przed tygodniem wiosnę, ogrywając sąsiadów z Ostrzeszowa 3-0. Zupełnie inne nastroje panują w ekipie z Ostrowa Wielkopolskiego, bo Centra doznała klęski w Kaliszu z rezerwami KKS-u 1-5. Mimo to Ostrowianie są faworytem sobotniego meczu. Mają komfortową sytuację w tabeli, a biało-niebiescy w każdym meczu muszą szukać punktów. Każdy mecz, który przynosi trzy punkty, to ten tydzień jest, można powiedzieć, bardzo gdzieś tam fajny, lepiej się pracuje, wiadomo, te treningi inaczej wyglądają. Zobaczymy, przed nami jest ciężki mecz, dla nas każdy jest ciężki mecz, można powiedzieć. My się skupiamy na tym, żebyśmy my dobrze grali w piłkę. Ja się skupiam na tym, żeby przeciwnika dobrze rozpracować, stara się dobrze rozpracować, no i będziemy w Ostrowie walczyć o punkty. Centra rozpracowana? To znaczy, nie tak do końca. Wiadomo, że tutaj to środowisko trenerskie jest, między sobą się wszyscy znają. Gdzieś tam każdy dzwoni i pyta się o mocne strony, słabsze strony przeciwnika czy danej drużyny, więc ja tak samo z tego korzystam i tutaj nie ma co gdzieś tam robić z tego tajemnicy. Dobrze, zaczęliśmy tą rundę. Pierwszy mecz, 3 punkty, jeszcze derbowy z Ostrzeszowem. 3-0, także na 0 z tyłu, także się cieszymy, no i z optymizmem na centrę. W pierwszym meczu, pamiętam, ten mecz był strasznie wyrównany, 1-1. Także no, zobaczymy, co będzie. Gramy na wyjeździe, ale Centra też teraz trochę w pierwszym meczu przegrała 5-1 wysoko, także no, zobaczymy, co będzie. Jesienią Centra i Polonia podzieliły się punktami, remisując 1-1. Jak będzie w sobotę? Przekonamy się po ostatnim gwizdku sędziego. Ten pierwszy zabrzmi o 12:00. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.